Pan prezes Mentzen. Eksperci nie mają wątpliwości, że pod kątem technicznym, finansowym, gospodarczym najlepsza oferta była koreańska. Francuzi są zawaleni olbrzymim kontraktem z Indii i nie mamy pewności, czy zdążyliby jeszcze naszą elektrownię wybudować w terminie. Natomiast rzeczywiście chyba z powodów politycznych opcja amerykańska była najlepsza, ponieważ czeka nas rzeczywiście to starcie z Komisją Europejską i mam wrażenie, że Amerykanie mogą mieć lepsze przełożenie na Brukselę niż Korea Południowa. Nie chciałbym, żeby to było organizowane w formie przetargu z dwóch powodów. Raz, ciężko jest napisać taki przetarg w tej branży, którego by nie wygrały firmy chińskie albo rosyjskie, a dwa, że ten przetarg wydłużyłby całą procedurę o kilka lat. Czesi właśnie teraz są w trakcie takiego przetargu i wiedzą, ile to jest papieru i biurokracji, która opóźnia tego rodzaju inwestycje, a my już naprawdę nie mamy czasu. Komisja Europejska zmusza nas do wyskoczenia z węgla i nie mamy innej opcji, musimy węgiel zastąpić atomem. Polska klasa polityczna tej elektrowni atomowej to mówi już od kilkudziesięciu lat, tak? W 1990 polski rząd postanowił przestać budować elektrownię w Żarnowcu, potem każdy kolejny rząd. No tak, ale wtedy byliśmy po Czarnobylu, pamięta pan, sytuacja była inna, inne były technologie. Czesi, Słowacy się nie przestraszyli i teraz mają odpowiednio 50 czy 30% prądu z elektrowni jądrowych. Słowacy się nie bali, Czesi się nie bali. Czemu my się nie baliśmy? Czemu my się baliśmy? AWS mówił o elektrowni jądrowej. Premier Jarosław Kaczyński w swoim expose mówił o elektrowni jądrowej. Tusk, no bardzo dużo mówił o elektrowni jądrowej, tylko skończyło się na powołaniu Aleksandra Grada, żeby sobie dorobił w PGE1. Więc bardzo dobrze, że w końcu mamy to, nie mamy już więcej czasu, więc dosyć gadania, jedziemy z tym atomem, bo naprawdę jesteśmy tu spóźnieni.